Ale jak go rozpędzę, zatrzyma się. Niespodzianka! 3, 2, 1. O, teraz to już jest, nie ma żartów. Hejka, Tulenka, super, że jesteście. Hejka. Słuchajcie, za niedługo urodziny mojego taty i przygotowaliśmy dla niego mega niespodziankę. Mieliśmy ułatwione zadanie, bo jak wiecie, tata jest mega fanem aut i ciągle mówi o jednym szczególnym Dodge Challenger Hellcat. Dokładnie, ale ciągle nie ma czasu, odkłada to, więc my postanowiliśmy, że zrobimy mu niespodziankę i trochę przed urodzinami załatwiliśmy właśnie to auto. Załatwiliśmy, w sensie wypożyczyliśmy to auto z wypożyczalni na kilka dni. Pan już czeka na nasz sygnał, aż my tatę wyślemy do sklepu i wtedy podmienimy auta. No sami zobaczycie na nagraniu, trochę na ukrytej kamerce. Tak, tak, właśnie. Po prostu mega nie możemy się doczekać na jego reakcję, nie? No, ja już się mogę doczekać. Będzie przeszczęśliwy, na pewno. Na 1000%. Okej, no to co? To widzimy się za chwilę. Za chwilę. Pa. Mariusz właśnie pojechał. Jest, dobra, nie mogę tak się wychylać za bardzo, żeby nas nie zauważył. Okej. Dzwonimy do pana. Tak, dobra, chodźmy. Może pan już wjeżdżać na podwórko. Do zobaczenia. Super! Ale emocje, no. Normalnie ręce mi się trzęsą. I tak samo. Słuchajcie. Podjeżdża pan? Tak, zobaczcie. Podjeżdża pan? Jest. Otwieramy mu bramę już. No, otwieramy. Takie emocje. I ugadaliśmy z panem, że ma wjechać do garażu. No. To super. Okej. Dobra. Ja! Tak, raz tylko trzeba czekać na datę. Piękne to autko, co? No, super! Dobra, to teraz Deka, zamykajcie piękne garaż. Piękne, ma śliczny kolor. Śliczny. Zamykaj garaż i czekamy na tatę. Ja tu, a wy tam. Tak. Jej, jak to długo trwa. Że miał być, a stoję tu i stoję. Okej, okay, dobra. Pani, co ty robisz? Bo tak naprawdę wtedy, kiedy Mariusz obchodzi urodziny, nie będzie nas. Także tak, zrobiliśmy mu niespodziankę przed. Spala. Jak tam? To wygląda kosmicznie. I hit the function, hit the rose right till I hiccup. I hit the stage, I got the money, that's a sticker. She picks a perfect song, turn my mama blinker. I feel I'm in the mood, I change her. I lead the city, the turn to my truth. I got a vision over who and how they played us. They wanna knock me down.
taka normalnie nie, to wersji, jest po prostu wersji mega mocny Helka, słuchajcie, aż się trzęsę. Mariusz jest po prostu 700 koni mocy. Ale mega. Na razie idziemy delikatnie, bardzo delikatnie, przejdziemy się taką. Tu wszystko elegancko, rozgrzejemy maszynę. Ojej. Ojej, jaki, co to był za dźwięk? To z tego auta, nie? Tak, z tego auta. Ja, a ty jechałeś wolno? Ja widziałem na filmikę na YouTubie, on właśnie bardzo. Ale ty jechałeś wolno? Tak. Jedzie. Jedzie. A już idą po teraz. Co to za dźwięk? Kompresora. No, ale mega. Dobra, uwaga. Będziemy go testować teraz. Okej. Okay. Uwaga, gotowi jesteście? Tak. 3, 2, 1. Jakie emocje? Ja jestem w szoku. Szybszy od Mustanga? No ej, bez porównania. Szybszy, nie? Ja nie mogę, ale... Co mi się zda? To jest potwór, normalnie to tak, jest auto. To jest już potwór. To co się tu dzieje, to jest po prostu... Mama, ja tak chciałam. Nie wiem, tysiące, miliony łapek. Jeśli auto, które wam da takie emocje, że po prostu was mózgą rozwali i dźwięki. Nie, to jest... To jak... Challenger Hellcat jest po prostu... Czuję, jakby mi się głowa gdzieś no, teraz ustawała. No, ja aż mi nas. O nie, to no mega! Czad! Super była ta książka. Hej Lenka, co tam? O, hej, super wszystko. Powiem ci, że mega jest mieszanka, wielkie dzięki, autko się dzieło super. O, to świetnie. A co to, książkę czytałaś jakąś? Tak, Kraina Smoków. O czym to jest? Jest o przyjaźni smoka, chłopca i skrzata. Brzmi ciekawie, fajna była. No, była super. I wiesz co, tata? Od 23 lipca w kinach jest film, który powstał na podstawie tej książki. Może pojedziemy go obejrzeć tym autkiem? Okej, nie ma problemu, jestem za. Zapowiada się ciekawie. Pojedziemy na pewno. Jeee, yeah, super! Ale co super, coś mnie ominęło? Mama, jutro jedziemy do kina na Krainę Smoków! Super pomysł, czyli do kina jutro, a dzisiaj ja przyjadę się tą super furką! Chodźcie! Okej, okay, idziemy! Okej, okay, mamiś. Okej. Okay. To co, odpalamy? Odpalamy. Okej. Okay. Jedziemy! Jedziemy! Ale jak go rozpędzę, zatrzyma się? Tak! W momencie zarzuca, to po prostu jest dzik! No dokładnie. Ale fajne! Okej. Ja wam nie użyję po prostu startu, launch control i proszę bardzo. No i... Ja cię! Ja, ale super! Ale czad! Zrywa traknie, piszcie po nami, przestawcie jak się robi. Mega! Ale launch control jest najfajniejsze. No! Najfajniejsze.
Czad, aż mi, słuchajcie, aż mi tam włosy do tyłu normalnie ciągło. No tak piszczy. Tak? Bo jak jest dan z kolor, to ja czuję, że jest trochę inaczej. No jest inaczej, tak, jest po prostu. Okej, jest już kolejny dzień i jesteśmy u babci i dziadka i ich teraz przewieziemy. Niestety mamusi nie ma, no bo się nie zmieściła już w aucie. Nie. Dziadziuś, jak dla ciebie? Dobrze się jedzie. Dobrze się jedzie? Cichutko, elegancko, super. Wygodnie, bez żadnego problemu. Super jazda. Cichutko. Jak na razie. Jak na razie, nie? Zobaczymy, co będzie dalej. O! Ale odpał. Tak, elegancka, ale jest trochę troszkę. Emocje jak... Mariusz! Nie no! Ja nie no! Starczy już tak! O, teraz to już jest... Nie ma żartów! Teraz nie ma żartów! Super jazda, bardzo ekstra. Bardzo super jazda. Proszę bardzo. Duży. Zobaczcie bagażnik jaki jest, konkretny. Tu wchodzą cztery walizki. No bagażnik. Duży. Można jechać w świat. To auto jest super, sprawiło dużo frajdy całej naszej rodzince. A potem wybraliśmy się nim jeszcze do Nicoli z kanału Vlog Nicole TV i tam też było świetnie. Teraz kolejna przejażdżka, sąsiad Adam. Pana Fura, nie? Pana, naprawdę. Super. Powiem wam, że jest bestia, jest niemożliwa ta bestia. I po prostu teraz, jesteś gotowy? No, dawaj. O jak! O matko! Ale to się teka! Ty ja gadam? Za dużo mi odpuje. Czad, nie? Powiem ci, że... Mega się udała, słuchajcie, czad, auto, super! Czad. Cieszymy się bardzo. Jeśli wam się podoba, dajcie superowe, autowe, niesłodziankowe łapki w górę i subskrybujcie. Pa!